Cześć, dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak się dostaliśmy do topki w Don't Starve Gorge w tym tygodniu, bo Clay zrobił podział na dwa tygodnie, nie wiem dlaczego, ale podejrzewam, że to dlatego, że wprowadzili jakiś nowy system, bo tak naprawdę najlepsze drużyny mają tutaj zupełnie inną ilość punktów. Tutaj w tym tygodniu najlepsze mają 6000, a w poprzednim tygodniu mają... halo, gdzie to jest? Tu jest. 74 000. Więc myślę, że wprowadzili nowy system, stąd ten podział. W każdym razie udało nam się zająć zaszczytne piąte miejsce. Chciałbym podziękować z tego miejsca Leafy 32, Deprzemko 07 i w sumie sobie nie będę dziękował, bo spaliłem dwa dania. I ogólnie, jak pożenie możecie się domyśleć, byłem tutaj kucharzem i odpowaliśmy naszą taktykę o grilla. Ja tu już sobie jeszcze chwilę otworzę. Plik, ogólnie to jest plik, w którym mam zapisane dania, które gotowaliśmy. Bo dlaczego by nie? Ogólnie to pierwszy etap gry wygląda normalnie, ale tak naprawdę wszystko dąży do uzyskania pierwszego Redmarka, bo dania, które korzystamy, wszystkie wymagają mleka, z wyjątkiem deseru. Zatem, najważniejsze w tej taktyce jest grill, dlatego jest Wendy. I tak naprawdę na grillu możemy zrobić połowę dań, które może zechcieć sobie ten gnaw. Jest to cheeseburger i bagiel z rybą. Cheeseburger się liczy jako mięso, ser i chleb, a bagiel się liczy jako ryba i przekąska. Same te dwie potrawy, co najlepsze, robi się niemal z tych samych przedmiotów. Jedyną różnicą jest to, że cheeseburger wymaga mięsa, a bagiel z rybą wymaga ryby. I ogólnie oprócz tego mięsa albo ryby jest mąka, mleko i cebula. Jest to dlatego, sądzę, jedno z najlepszych dań. Jako deser na samym początku, póki jeszcze mamy jagódki, dajemy scone. Nie wiem w sumie, jak to się tłumaczy, ale ważne jest to, że robi się go z jagódki, dwóch sztuk mąki oraz z mleka. Jako pastę dajemy mac and cheese, który po prostu robi się z mąki i mleka. A jako zupę daliśmy zupę cebulową, bo cebulę mamy jakby już... w innych daniach, więc warto by było wykorzystać, żeby ograniczyć liczbę składników. I robi się w każdym razie z dwóch cebul, mąki i mleka w kukpocie. I dlatego tutaj najważniejszym daniem jest cebula, mi się wydaje, bo na niej robimy 3/4 dań i dzięki niemu możemy tak naprawdę jak najprościej utworzyć jak największą ilość dań. Ogólnie taktyka była taka, znaczy podział, że ja tutaj gotuję, jako że mam premię do gotowania. Leafy była odpowiedzialna za prowadzenie farm, uzyskiwała ogromne ilości zboża, sadziła mi cebuli, żebym miał zawsze pod dostatkiem i jeszcze zajmowała się pieczeniem deseru. Bo kiedy już się skończyły nam jagódki i już nie mogliśmy wykonać sona, to tworzyliśmy ciasto z marchwi z dwóch mąki i jednej marchewki. Przemko był tym lotnym graczem. Biegał po ryby, biegał po mięso, biegał po sól, ścinał drewno, załatwił wszystko i ogólnie był bardzo użyteczny. Myślę, że to jest tak naprawdę, no cóż, więcej nie można powiedzieć o naszej taktyce, ale jeżeli czegoś nie dopowiedziałem lub chcecie się dowiedzieć, to możecie albo spytać w komentarzu, albo obejrzeć film Leafy, która wrzuciła godzinną część naszej rozgrywki. I w ogóle w połowie filmu nagrywania tamtego challenge'a, bo możemy to tak nazwać, dowiedziałem się, że to jest nagrywane, więc serdecznie polecam tą alegrowiczkę. No, ale myślę, że to już wszystko zostało wyjaśnione, co miało zostać wyjaśnione. Jestem ciekawy w sumie, że zmiany się dokonały, że tutaj najlepsi mają tyle punktów, a tutaj najlepsi mają tyle punktów. No, ale cóż, no to dziękuję wszystkim za grę, znaczy za grę, za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że docenicie ten film, docenicie naszą 3-godzinną grę w Gorge'u i kto wie, nie wepchniecie się przed nas. No to dzięki za oglądanie i cześć.